zawsze był pełen energii, pełen życia. Zawsze było go pełno, jak to się mówi, i zawsze przez wszystko przeskakiwał. Jeszcze kuzyn taki też był skoczkiem, mówi, musicie go na skoki zapisać, bo on tylko skacze, on nie umiał chodzić, tylko skakał. No i gdzie było coś niebezpiecznego, to było po prostu jego wyzwanie, nie? Że tam musi, on tam musi w tym miejscu być. O. Tak, ja też zaskoczony jestem tym, że on po prostu zaczął tak mówić w ogóle w telewizji. No to był zwykły chłopak, tak normalnie w domuśmy rozmawiali, a tu naraz takie kabareciarz z niego wyszedł. Nie miał takich raczej historii, nie, w żadnym szkolnym kabarecie nie było? Nie. No po prostu, no uczył się jak się uczył, no nie był prymusem całkiem, ale jakoś tam te szkoły kończył, wiadomo, że to musiało być połączone ze skokami. Trzeba było i na treningi jeździć i tu i uczyć się. Także dobrze, że poszedł do szkoły, do Zakopanego, bo tam nauczyciele jednak trochę oko przymrużyli na naukę. W końcu jednak to trzeba było powiązać te wszystkie skoki, wypady z kadrą, z nauką. Nigdy nie było jakieś tak, nigdy nawet nie był taki gadatliwy jak teraz, nie wiem, co mu się stało, że taki się zrobił wesoły. Może, no dobrze, że jest wesoły, bo wszystko go cieszy, no to jest najważniejsze. Nie myśli nigdy pesymistycznie, nie? On zawsze mówi, ach, jak skończę, a potem mówi, nie, pesymizm to jest zła rzecz, trzeba myśleć optymistycznie. Piotrek mieszka 15 kilometrów stąd, u teściowej, no a do nas przyjeżdża no wtedy, kiedy ma czas. Wiadomo, że marzec, październik to wiadomo, że takie okresy, gdzie częściej przyjedzie, a tak to no raz w tygodniu go widzę. Od dziecka rozumiem, że chyba wyróżniał się odwagą. No, odważny, taki potrafił, jak dużo śniegu nasypało w Wiśle, mieszkaliśmy tam, tam czasami 2-3 metry śniegu, to ze stodoły skakał do śniegu, potem nie mógł się wydostać, no to było no super. Zapisy robił trener Szturc w szkole, bo tam w Głębcach do szkoły chodził, no to było, ja wiem, 30 tych chłopaków na pierwszym treningu, no to w sumie został sam, nie? Reszta się wykruszyła. Jedni po tygodniu, jedni po miesiącu, jedni po paru latach. No a on jakoś tak, no też miał warunki, nie? No bo nie każdy ma warunki, bo w tych młodych to trzeba, no trzeba było kiedyś sprzęt kupić, kombinezony kupić. Nie było nic w klubie, nie? No i tak jakoś, żeśmy mu pomogli, bo on wie, jak to ma pasję, jak to lubi, to choć przypłacą to zdrowiem, ale moim stresami i nerwami. A jak coś przeskrobał jako dziecko, to jaki miał sposób na panią? Jakoś panią rozśmieszył, rozbroił, rozbawił? On raczej tak nic tak nie robił na złość. Nie wiem, czy on tak kiedyś... No zrobiło się, ja mu wytłumaczyłam, że i tak się wyda, jak coś skłamie, to i tak zawsze miał pecha, że jak coś powiedział nie tak, to i tak ja się jakimiś tam zakrętami dowiedziałam, że i tak, bo on mówi, widzisz, nie trzeba, i potem już mówi, to już nie będę nigdy kłamał, bo mówi, to i tak, na to i tak się wyda, nie? No człowiek już też przyzwyczajony do tych stresów, bo to co tydzień coś się dzieje na skoczniach, nie? Ale jednak Mistrzostwa Świata to są Mistrzostwa Świata. No oczywiście, że każdy z nas chciałby, żeby było jak najlepiej. Czasami wychodzi, czasami nie wychodzi. No teraz, no akurat mogę powiedzieć, że dobrze. Piotrek jest chyba takim dobrym duchem tej kadry. No, rozbawia tam. Myślę, że ten Krzysiek Miętusz też, bo tam słyszałem, że on też kawały opowiada. Także na pewno. Ten trudny wiek spędził na treningach, o tak powiem. Nie było problemu, bo zawsze był trening na pierwszym miejscu. Ten nadmiar energii spalił na Tak, skoczniach. To było tam. Szkoła to tak była, no szkoła, bo musiała być. Nie, tak różnie, no ale skończył liceum, teraz chodzi zaocznie na... trener, menadżer, taka zaoczne studium, nie, żeby miał jakiś tam trenera, papiery i no i tak jakoś ciągnie w tym, no. Dzieci szybko się ożenił, no wszystko szybko robi, właściwie to wszystko robi szybko, no.